No, witam Was serdecznie, na gorąco, po trzecim odcinku. Jak się czujecie? Jakie dzisiaj towarzyszą Wam emocje? Świetnie! Dobrze! Cztery dychy! Gratulacje, słuchaj. No. Nie, ja się bardzo cieszę, bo naprawdę Janek włożył masę pracy w to, żeby mnie przyszykować do tej rumby, więc ogromnie się cieszę, że jurorzy docenili nasz występ. Fajnie, fajnie było. A Ty sama czujesz się dobrze w tańcach latynoamerykańskich? Czujesz, że one Ci lepiej leżą niż te standardowe? Myślę, że tutaj ciężko nadal mi jest ocenić. To jest mój trzeci taniec. Nie wiem, trudno powiedzieć. Trudno. No myślę, że ta giętkość, co ona ma w plecach, w biodrach i taki naturalny ruch, jak powiedzieli Jiri, w rękach, to się przydaje do tych latynowskich. Tak na razie wygląda, że latynowskie są lepsze. Ale ja myślę, jak powiedziałem, zaczekajcie do standardowych. Myślę, że ma bardzo fajny potencjał w tych tancach.